W tym filmie obliczymy sobie pochodną funkcji 2 do potęgi x. Czyli pochodną takiej funkcji sobie obliczymy. No jak to zrobić? Wiemy, że pochodna e do x, może to napiszę sobie tutaj na dole, że pochodna funkcji e do x to jest e do x. Tyle wiemy. No ale tutaj mamy inną podstawę. Nie e, tylko 2. No więc chcielibyśmy skorzystać jakoś z tej wiedzy, którą tutaj mamy, na dole napisaną, no to spróbujemy zapisać tę funkcję 2 do x jako e do jakiegoś innego wykładnika. No jak to zrobić? Spróbujmy zapisać dwójkę jako e do jakiegoś wykładnika. E do jakiego wykładnika muszę podnieść, żeby dostać dwójkę? No muszę podnieść to do potęgi logarytm naturalny z 2. No dlatego, że co to jest logarytm naturalny z 2? Logarytm naturalny z 2 to jest taka liczba, do której muszę podnieść e, żeby dostać 2. Czyli dokładnie właśnie jest tak, jak napisałem w tym równaniu, że e do logarytmu naturalnego z 2 to jest 2. No i teraz mogę dopisać tutaj x-y. Napisać, że 2 do x to jest to samo, co e do potęgi logarytm naturalny z 2 do potęgi x. No teraz mogę skorzystać z takiej własności, którą tutaj napiszę, że jak mamy a do potęgi b i jeszcze potem do potęgi c, to to jest to samo, co a do potęgi b razy c. Te wykładniki trzeba tutaj pomnożyć. Czyli to będzie równe e do potęgi, no i napiszę to w trochę innej kolejności, napiszę x razy logarytm z 2. Taki tutaj będzie wykładnik. Czyli wracając do naszego przykładu, mogę zapisać tę samą funkcję 2 do x w takiej postaci, jak tutaj ją napisałem. Czyli, że to jest e do potęgi x razy logarytm naturalny z 2. No i teraz mogę skorzystać z tego, że wiem, jak obliczyć pochodną funkcji e do x. Ale to nie mam funkcji e do x, tylko e do x razy logarytm z 2. No, logarytm z 2 to jest jakaś stała. Czyli mamy w wykładniku x razy jakąś stałą. Można na to spojrzeć, w zasadzie należy na to spojrzeć, jako na pochodną funkcji złożonej. Mamy tutaj złożenie dwóch funkcji. Funkcji wykładniczej, e do jakiegoś wykładnika i funkcji polegającej na mnożeniu x przez stałą. No więc obliczymy to właśnie korzystając ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. Ja może go tutaj też na dole napiszę, żeby przypomnieć, że jak mamy pochodną funkcji f złożonej z funkcją g od x, to to jest pochodna funkcji f obliczona na argumencie g od x razy pochodna funkcji g. No i w naszym przykładzie tutaj funkcja f od x to jest ta funkcja zewnętrzna, czyli to jest e do x, a funkcja g od x to jest ta funkcja wewnętrzna, to jest x razy logarytm z 2. No dobrze, no to teraz możemy skorzystać z tego. No jeszcze wypada obliczyć, że pochodna f' od x to jest pochodna e do x, to jest po prostu e do x. To już napisałem wcześniej. No a ile jest pochodna g'? Pochodna funkcji x razy logarytm z 2 to jest po prostu logarytm z 2, dlatego że to jest stała, pochodna z x to jest 1. No jak już to wszystko wiemy, no to możemy obliczyć tę naszą pochodną, czyli najpierw mamy e do potęgi takiej jak była, czyli x logarytm z 2, to bo obliczamy pochodną funkcji f od takiego samego argumentu, jaki był. No i następnie mnożymy to, może wezmę jeszcze inny kolor, mnożymy to przez pochodną funkcji g, czyli przez logarytm z 2. No dobrze. No to obliczyłem tę pochodną. Mogę teraz jeszcze to trochę uprościć. Mianowicie mogę zastąpić e do potęgi x razy logarytm z 2 z powrotem przez 2 do x. Czyli wrócić do tego samego, co było wcześniej. Po prostu e do x razy logarytm z 2 to jest 2 do x. Już raz to uzasadniałem, więc drugi raz mam nadzieję, nie muszę tego uzasadniać. Czyli napiszę, że to jest 2 do potęgi x razy logarytm z 2. No i obliczyłem pochodną. Może napiszę to jeszcze raz
że pochodna funkcji 2 do potęgi x to jest 2 do potęgi x razy logarytm z 2. Obliczyliśmy pochodną funkcji wykładniczej dla podstawy innej niż e. No i zauważcie, że tutaj gdybyśmy wstawili zamiast dwójki trójkę, no to byśmy mieli pochodna 3 do x to jest 3 do x razy logarytm z 3 i tak dalej. Można by to było napisać ogólnie dla dowolnej podstawy, że pochodna funkcji a do x to jest a do x razy logarytm naturalny z a. No i to jest przykład zastosowania wzoru na pochodną funkcji złożonej.